przewodniczącego przechodzimy do punktu numer 19 i chciałbym, żeby w tym punkcie zostały omówione wszystkie trzy punkty przez przewodniczącego Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, wszystkie trzy uchwały, a więc uchwały dotyczące planu zagospodarowania Krzyżyny Łęcz, Krzyżyny Kastartów i Stare Krzyżyny. Także bardzo proszę pana przewodniczącego Michała Franczyka o referowanie projektu. Tutaj biuro planowania przestrzennego ma znaleźć po prostu inne połączenie. Tak
aby nie kolidowało z garażami, które są przy bloku mieszkalnym. Mają Państwo jakieś pytania do tego punktu? Nie widzę. Następny punkt dotyczy dużej części terenu P3, to jest ten teren czerwony przy ulicy Kamionka. Pamiętają Państwo, że podejmowaliśmy uchwałę, w której negatywnie opiniowaliśmy budowę Centrum Obsługi Inwestora. Naprzeciwko, dokładnie. Znajduje się tutaj terenie P4. Ja tylko dodam, że niestety to zostanie również odrzucone, dlatego że tutaj jest problem z pozwoleniem na budowę. Miasto się z tego nie wycofa. Zgoda, Marek, tylko ja nie mówię o tym, że nie wiem, chcemy zmienić przeznaczenie tego terenu, tylko wnioskujemy w punkcie drugim, wnioskujemy o uwzględnienie obecnego boiska sportowego, dwóch boisk sportowych, jeżeli się mylę, biorąc do tego poprawki. Dwóch boisk sportowych, tam jest jeszcze ogródek Jordanowy. Przy jakiej ulicy? Kamionka. Przy ulicy Kamionka. Proszę? Kamionka. To jest ten teren. Kamionka ale kamieni. Tam Kamionka? Tak. Aha. Przy ogródku. Tak. I tam dalej są dwa boiska. Przewodniczący Komisji Zagospodarowania teraz. Plan zagospodarowania powinien uwzględniać stan istniejący. Na tym przypadku nie uwzględnia. Dlatego wnioskujemy o uwzględnienie tutaj tych boisk. O umieszczenie tego boiska. Tak. Wpisanie go dwa istniejące boiska i to jest wtedy teren powinien być przeznaczony na sport i rekreację. Jakieś pytania do drugiego punktu jeszcze? Trzeci punkt. Na tym terenie znajduje się również pomnik cichociemnych. To są osoby poległe podczas wojny, tak? Weronika, jest to pomnik miejsce pamięci narodowej, więc i jest uwzględnione na planie, ale chcemy, aby zostało wpisane jako pomnik pamięci narodowej, bo wtedy może będzie utrudniona realizacja Centrum Obsługi Inwestora. Te poprawki mają na celu utrudnić miastu realizować ostatecznie to Centrum Obsługi Inwestora. Części dotyczącej przesunięcia obszarów kulturowych. Jest to wpisany ten pomnik, natomiast tam jest wpisany z uwagą możliwości do przeniesienia. Czyli ten zapis, tak, żeby on został wpisany bez możliwości przeniesienia tego pomnika. Pomnik został dla swoim miejscu. Ale ten pomnik on był przeniesiony z terenu prywatnego. Nie, ale to nie było to co bitwa się rozegrała, to nie w tym miejscu. Ja bym chciał najpierw, żeby przewodniczący komisji omówił wszystkie punkty, potem będzie dyskusja, a potem zgłosimy ewentualnie poprawki, wcześniej przewodniczący komisji zgłosił o to poprawkę. Okay? W ten sposób zróbmy, każdy plan tak sobie omówimy. Czwarty punkt dotyczy całej zabudowy, która się znajduje wzdłuż ulicy Kamionka. To są wszystkie budynki wybudowane na przełomie lat 50. czy 60. I na przykład stara część Nowej Huty jest wpisana właśnie jako unikalny kompleks urbanistyczny. I tutaj wnioskujemy o to samo. Tutaj pojedyncze budynki, które widać tutaj na mapie, są wpisane do rejestru. Konserwatora zabytku? Do gminnej ewidencji zabytków. Do gminnej ewidencji, a nie do rejestru konserwatora zabytków. Są pojedyncze budynki. A my chcemy wpisać cały układ z budynkami jako unikalny kompleks urbanistyczny przewidziany do projektu terenowego. Kolejny punkt to jest piąty punkt. Tego nie ma tutaj na mapce, a może jeszcze to na komisji jest. Będą Państwo chcieli, to jeszcze na tej mapie. To są NW
jeden to jest teren przy ulicy Wężyka. Tak? Przy ulicy Wężyka po stronie stacji Mester. Dziękuję również komisji za przedstawienie. Dziękuję również komisji za przygotowanie. Mamy czas odpowiedzi.
Państwo mam te uwagi, które tutaj zostały zgłoszone przez komisje, które są w tym projekcie, które są istotne, chociażby pod kątem właśnie zabezpieczenia pewnie przypomniące przed inwestycją, która jest oczywiście potrzebna dla Krakowa, natomiast nie koniecznie się w tej lokalizacji. Warto też pamiętać, warto też podkreślić, że pani Szymon jest ten partner, który my prowadzimy. Jest uwzględniony. Oczywiście dbamy też o duchową część, o duchową stronę życia naszych mieszkańców, aby wnioskujemy też o miejsce na Kościół zgodnie tutaj sugestia księdza proboszcza, że jest taka potrzeba. Nie widzimy żadnych przeszkód, taką inwestycję. Proszę Państwa, to jest moje sprawy i otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos w tym punkcie. Nie widzę, w związku z czym zamykam dyskusję i przejdziemy do głosowania. Chyba, że jakieś poprawki będą zgłaszane? Ja tutaj po prostu nie zgłaszam, bo powiedziałem, że to wszystko, to co my tutaj zgłaszamy, prawdopodobnie zostanie uwzględnione, ponieważ obecne założenie nie dotyczy tego zakresu, ale jest uchybienie formalne, więc my w takim razie uchybienie formalne polega na tym, że nie ma bezpośredniego zapisu w ogłoszeniu o wyłożeniu planu, że jest wyłożenie częściowe. Więc na tej podstawie możemy te uwagi mieć jeszcze raz. Chociaż prawdopodobnie one zostaną odrzucone. Na planie też. Szanowni Państwo, to jest prawda, natomiast to nas nie zwalnia jako przedstawicieli społeczności lokalnej od zasygnalizowania pewnych wniosków, które i postulatów, które należałoby uwzględnić. Nawet jeśli zakładamy, że mogą zostać odrzucone, powinniśmy pewne sprawy sygnalizować. Drodzy Państwo, jest, nie ma zgłoszeń, nie ma poprawek, a tym było odnośnie do pomnika, bo była ta poprawka, żeby nawet ten pomnik No ale ja nie wiedziałem o tym, co powiedział Jura, że pomnik jakby historycznie nie jest z jego miejsca tutaj uwarunkowany, więc ciężko powoływać na takie coś. Nie wiem, jak się jest. Po usunięciu, żeby usunąć możliwość przeniesienia, można by ktoś tak było zawnioskować. No to jest żadne z tym. Ale to poprawka. Za tą poprawką komisji? Jak najbardziej. Zaznaczenie pomnika jako miejsce pamięci narodowej bez możliwości zmiany jego lokalizacji. To będzie autopoprawka. Drodzy Państwo, autopoprawki nie głosujemy, bo to jest autopoprawka. Komisja tego poddaje pod głosowanie cały projekt uchwały. Kto z Państwa radnych za przyjęciem tej uchwały, proszę się na ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał od głosu. Nie widzę, dziękuję. Stwierdzam, że przyjęliśmy tę uchwałę.